Bardzo serdecznie was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste. Dzisiaj odpowiem na jedno, ale za to całkiem ważne pytanie, które zostało do mnie nadesłane przez Instagram, jak zwykle. No do tego głównie służy moje konto ocal siebie. Tam właśnie możecie kierować rozmaite zapytania. Brzmi ono następująco. Jak zachować się, gdy jakiś koleś gapi się chamsko na naszą dziewczynę, usilnie szuka z nią kontaktu wzrokowego albo rozbiera ją wzrokiem, na przykład w sklepie, w barze, klubie, gdzieś w jakiejś kolejce, w parku wodnym, bądź jeszcze w innych miejscach typowych bądź nietypowych? I wtedy, kiedy opublikowałem treść tego pytania, udostępniłem także formularz, przez który. Obserwatorzy na Instagramie mogli udzielić własnych odpowiedzi. Nadeszło ich bardzo wiele, co pokazuje, że co człowiek, to zupełnie inna opinia. Ale może nie tak do końca, ponieważ część odpowiedzi powtarzała się. I tak na przykład panie, nierzadko, sugerowały, aby w tej sytuacji przede wszystkim w pierwszej kolejności obserwować reakcję kobiety. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że warto byłoby zobaczyć, czy rzeczywiście to spojrzenie tego drugiego kolesia w ogóle jest odnotowywane, czy ona to zauważa, czy wobec tego wprawia ją to w dyskomfort i czy w ogóle trzeba w jakikolwiek sposób interweniować. No jeżeli dziewczyna jest na to kompletnie obojętna i wcale tego nie widzi, nie odczuwa tego nijak, to w zasadzie no, może nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. Drugi powód jest taki i on jest szczególnie istotny z kolei z perspektywy mężczyzny tutaj, że warto jest przynajmniej ukradkiem zobaczyć no jaka jest reakcja kobiety, jeżeli ona jednak jakoś pojawia się, jeżeli występuje. No jeżeli dziewczyna a śle uśmiechy do tego drugiego, takie kokieteryjne spojrzenia, jeżeli przygryza wargi, kręci koka, poszerza albo pogłębia dekolt, czy gładzi się tu bądź tam, no i się uśmiecha, tak, wiecie, bardzo wymownie, patrząc w oczy temu drugiemu. Co teraz już trochę przerysowałem, ale no jeśli wysyła tego typu sygnały, no to właściwie um, człowiekowi, który jest w towarzystwie tej kobiety, wolno przyjąć, że to nie jest jego kobieta, tylko że to jest co najwyżej jego kolej z tą kobietą, bo ona jest najwyraźniej otwarta na nowe znajomości. Więc um, obserwowanie kobiety w tej sytuacji, która może wystąpić spontanicznie, ni stąd, ni zowąd, może wiele wnieść. I teraz przyjrzyjmy się także innym odpowiedziom. No, panowie, niektórzy nie przebierali w słowach i sugerowali, że właściwie w tej sytuacji to należałoby dać komuś, że ja to tak poetycko ujmę, w buzie. To znaczy, należałoby komuś podejść, no i tam mu zrobić, mm, jakby to powiedzieć, przywitanie z pięścią. <laughs> Ale czy to, aby na pewno jest dobry pomysł? Już abstrahując od tego, że trudno byłoby mi tutaj jako psychologowi stawiać przemoc na, na takim jakby polu rozwiązania, ciężko byłoby mi to nazwać nawet rozwiązaniem, faktem jednak pozostaje, że mężczyźni niejednokrotnie się biją. Sam też w przeszłości bywałem atakowany i musiałem się bić, więc umiejętność bicia się jest w życiu faceta nie bez znaczenia. Czy jednak ma być agresorem? No, uważam, że tak długo jak tylko jest to możliwe, nie powinno się być agresorem. Czy absolutnie nigdy. To ja już nie będę tutaj prowadził takiej debaty na poziomie, a, wiecie, abstrakcji i na poziomie akademickim, ale uważam, że jeśli tylko się da, to nie należy być agresorem. No, a zresztą, no jeżeli ktoś komuś wybije zęby, to potem pewnie te zęby będzie musiał wstawiać. A implanty są bardzo drogie, także no nie wiem, czy jest sens komuś buzię obijać. Raczej uważam, że niekoniecznie. No, tutaj zaraz ktoś mógłby stwierdzić, że no dobra, są jeszcze inne miejsca do bicia. Jakkolwiek tutaj raczej utożsamiałbym się ze słowami, które przypisywane są takiej postaci, którą pewnie kojarzycie. Podobno Bruce Lee stwierdził, że walka uniknięta jest walką wygraną. No więc nasuwa się pytanie, w jaki sposób owej walki uniknąć. Przyjmijmy zatem, że partnerka dziewczyna czuje się nieco nieswojo, może trochę się zasłania, może jakoś staje bokiem, może chowa się za nami, może to my ją też osłaniamy trochę swoim ciałem, żeby ten drugi typ się nie gapił, nie lampił jakoś bezczelnie na nią. No więc tutaj z kolei też niektórzy panowie udzielali całkiem niezłej odpowiedzi, mówiąc, że właściwie należy tym bardziej. Zamanifestować swoje uczucie do tej dziewczyny. Znaczy się ją objąć, ją przytulić, może pocałować, no i spojrzeć ewentualnie w oczy temu drugiemu, żeby sobie pocierpiał, żeby zobaczył, co go mija i co go nie spotka, nie? czego nie ma. Krótko mówiąc, taka złośliwa to jest trochę tutaj postawa, no ale zwłaszcza, jeżeli para tak się umówi, a warto, żeby para miała zdanie jakieś na temat tego, co robić w takich niezręcznych sytuacjach, no to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też. Kobieta bardzo mocno się przytuliła do swojego partnera, i jakoś. Namiętnie go pocałowała, tak, żeby tamten drugi wiedział, że nie dla psa kiełbasa, nie? Także tutaj para może wzajemnie przyjąć taki wspólny front i wzajemnie się wspierać w takich niezręcznych sytuacjach, no bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że raczej w życiu pary takich okoliczności nie zabraknie. Działają na tym rynku matrymonialno-towarzysko-randkowym kłusownicy, i kłusownice zresztą też, ale my mówimy tutaj o kłusownikach, którzy. Tylko po to, aby zaliczyć dziewczynę, czy żeby zdobyć kolejne trofeum, skłonni są odbijać innym facetom partnerki, dodaje to takiego dreszczyku emocji, to nie jest takie zwykłe podrywanie, to jest odbijanie, więc niektórzy nawet w tym gustują. Niektórych to szczególnie bawi, że właściwie budują, a właściwie zaczynają budować coś na cudzym nieszczęściu. Przy czym, tak serio, to rzadko okazuje się, że oni tak naprawdę zamierzają cokolwiek trwałego wybudować. To raczej chodzi o taką tam chwilową, dziką satysfakcję z odbicia komuś partnerki, no i potem oczywiście skonsumowania tej relacji tak szybko jak jest to tylko możliwe. Rzeczywiście, spośród bardzo wielu nadesłanych odpowiedzi, także jeszcze inne zasługiwałyby na naszą uwagę. Na przykład to, że niektórzy panowie sugerowali, że należałoby spojrzeć złowrogo. Prosto w oczy temu drugiemu z groźną miną, zaciśniętą szczęką, napiąć się trochę, żeby on wiedział, że przegina i że generalnie nie podoba nam się to, że tak się gapi i tak rozbiera wzrokiem naszą partnerkę, no i żeby się spodziewał, że zainterweniujemy, jeżeli on nie przestanie tego robić. Niektórzy mężczyźni sugerowali też, że właściwie należałoby może podejść yy, i nie tylko tym, gdzie takim groźnym spojrzeniem, dać mu. Coś do zrozumienia, ale tak konkretnie mu coś powiedzieć, żeby się nie gapił, lub coś w tym rodzaju. Myślę, że wiele zależy od kontekstu, od konkretnej sytuacji, ale też gabarytów, że tak powiem, obu dżentelmenów. No, jeżeli jest jeden takiej wagi koguciej, a drugi jest dużo, dużo większy, to ten mniejszy do tego większego być może nie powinien podchodzić, jakkolwiek. No, no niektórzy znają jakieś sztuki walki, inne sztuczki, więc może by się nawet nie bał. No ale e, warto na pewno zastanowić się dwa razy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś, nawet niewielkich gabarytów, jest zdolny do zachowywania się w sposób nieobliczalny, szalony, dziki, nieokiełznany, zaskakujący, to on też jest w stanie wygrać z kimś takim, kto będzie go znacząco masą przewyższał i wzrostem przewyższał. No ale tu znowu wchodzimy w to pole takiej bezpośredniej fizycznej konfrontacji, a tego przecież staraliśmy się unikać, no bo już abstrahując od konieczności być może płacenia za czyjeś zęby, to może też i my moglibyśmy jakoś na tym ucierpieć, zwykle, choć nie zawsze, ale zwykle wojna to jednak ma ofiary po obu stronach. No, ale samochłodne spojrzenie, wyraziste takie wymowne spojrzenie, które mówi komuś weź się odczep, weź się ogarni i generalnie spływaj, może być też jakimś rozwiązaniem. Kolejna odpowiedź, która też wydała się godna odnotowania, to taka, że niektóre panie mówiły właściwie, że w sumie, no to co? No, gościu się gapi no to może warto byłoby być dumnym, że jest się z taką partnerką, no, która jest podziwiana przez innych osobników płci męskiej i w sumie można by machnąć na to ręką i generalnie zbytnio się tym nie zajmować, no zwłaszcza jeżeli dziewczyna jest pewna siebie, ona też tam zbytnio nie zwraca uwagi na jakieś tam spojrzenia, szczególnie gdy do tego już przywykła. No te pary, które są atrakcyjne, no to właściwie Non stop mają do czynienia z taką sytuacją, że albo ktoś się gapia, albo źle wiadomości, albo ktoś podbija. Takie tam różne historie się ciągle dzieją, więc to nie jest nic nowego na dłuższą metę, no ale przecież nie każda para jest znowu taka fantastyczna, że ma napęczki tego typu doświadczeń i niektórych może taka historia nieco zaskoczyć. Bardziej hardkorowa jest historia polegająca na tym, że na przykład jesteśmy ze swoją partnerką. A ktoś podbija i zaczyna ją podrywać, na przykład, nie? Albo gdzieś się próbuje wyciągnąć do tańca, chociaż zupełnie jest to osoba nieznajoma i z jakiej racji miałaby tam pójść. Tutaj uważam, że znowu w takiej sytuacji należałoby przede wszystkim zerknąć, jaka jest, jaka jest postawa samej kobiety. Jeżeli nie jest to jakaś impreza taneczna, gdzie ludzie umawiają się tak, jakby z góry wiadomo, że będzie ten taniec towarzyski uprawiany i tak. Tam ludzie będą sobie wzajemnie jakoś tańczyć, raz z jedną osobą, raz z drugą. Tylko jest to jakaś impreza klubowa i taka akcja ma miejsca, a dziewczyna wchodzi w to jak w dym z jakimś nieznajomym, to właściwie no to też można przyjąć, że to nie jest dziewczyna danego chłopaka, tylko że to jest jego kolej z tą dziewczyną. Także warto w tej sytuacji, tak jak już mówiłem, zerknąć na reakcję kobiety, pamiętać, że walka uniknięta jest walką wygraną. Podążać jedną z tych dróg pod tytułem bycie dumnym, zachwyconym, ale jednocześnie troszczącym się o komfort partnerki. No i tylko odnotowanie sobie, że tam niektórzy się lampią, właściwie można to potraktować jako właśnie taki powód do tego, że wow, mam tą satysfakcję dziką, że jestem w towarzystwie tak wspaniałej kobiety. No, i ewentualnie można na kogoś spojrzeć spojrzeniem, tak zimnym, że przypomina to kostki lodu. Tak czy owak cała ta historia może nie do końca też być zrozumiała dla kobiet i sporo kobiet nie wie jak w takich okolicznościach postąpić. Więc może teraz dodałbym kilka słów, komentarza adresowanych do pań. Drugie panie, wam się może wydawać, że to jest jakieś fajne, że to jest taka historia, że chłopak może się wykazać, pokazać, że mu na was zależy stanąć w waszej obronie pokazać jakim jest rycerzem czy jak sobie radzi i mniej lub bardziej nieświadomie niekiedy drogie panie potraficie prowokować takie sytuacje to znaczy niepotrzebnie do obcych kolesiów słać spojrzenia albo nie wieje od was chłodem choć raczej powinno wtedy kiedy ktoś no, przekracza pewną granicę dobrego gustu czy smaku i za bardzo jakby nawiązuje z Wami kontakt wzrokowy, bądź coś w tym rodzaju. Czasami niektóre z Pań nie potrafią okiełznać te, tego pragnienia, tej uwagi, tej atencji. No i gdy odnotowują, że jakiś samiec się na nie patrzy, no to tak mimowolnie zaczynają te włosy poprawiać i wargi przygryzać, ale czy, aby na pewno dobrym pomysłem jest robienie tego, zwłaszcza w obecności swojego partnera, by narażanie go na pewien dyskomfort, być może prowokowanie trochę jego zazdrości. Ja rozumiem, że Was niektóre pewnie bawi, jak chłopcy by tam już byli się o was bić i tak dalej, ale czy po to jest się w związku, żeby z tak błahych w gruncie rzeczy powodów no, narażać swoje zdrowie, a może nawet życie prawdę powiedziawszy? Bo przecież ja niejednokrotnie słyszałem o historiach, że ktoś kogoś pchnął, ktoś kogoś uderzył, a druga osoba upadła, walnęła głową o krawężnik albo o kant stołu. I było po zawodniku, nie? I to tak się może wydawać, chłopcy się ciągle biją, no to prawda, my w skali życia się bijemy, tylko wiecie, no, jest też statystyka i na ileś tych pobić zdarzają się wypadki tragiczne jakieś. Więc po co, po co to wszystko? Wy, drogie panie, potrzebujecie też tutaj odpowiednio reagować, zamiast na przykład dolewać oliwy do ognia, czy pogarszać sprawę, bądź przyczyniać się do tego, że między chłopcami to napięcie jeszcze bardziej rośnie. Tego swego chłopaka, no to można przytulić, czy pocałować, zamanifestować, że jest się z nimi, że nie zamierza się być z nikim innym i tak dalej. Tamtego drugiego można właśnie też poczęstować zimnym spojrzeniem, ewentualnie coś w tym rodzaju, yy, zamiast, zamiast jakby tą sytuację zaogniać. I to bym sugerował robić. Yy, dlaczego? Dlatego, że tak jak wspominałem, no jeżeli stworzycie związek to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że inni ludzie z różnych względów, czy to chcąc wam partnera bądź partnerkę odbić, czy to z zawiści, że wy macie fajny związek i miłości oni nie mają, czy to z jakichś takich powodów, że będą chcieli sobie właśnie zdobyć kolejne trofeum, albo udowodnić, jacy to oni są fantastyczni, że potrafią niszczyć związki czy małżeństwa, że mają taką siłę przebicia, że właściwie no, nikt im nie odmówi i że mają taki urok osobisty, że właściwie nikt im się nie oprze że lubią, lubią, mogą czerpać sadystyczną Friday i satysfakcję, jakąś przyjemność z tego, że innym te związki niszczą. Więc gdy już macie dobrą relację, a zwłaszcza gdy się kochacie, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, to chronicie wzajemnie siebie, ale też chronicie tej relacji. Grajcie do jednej bramki właśnie w takich niezręcznych sytuacjach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, który tradycyjnie na koniec zachęca Was do odwiedzenia sklepu na gdzie są moje przemyślenia w formie książek, a także są kursy online. No i Instagram też jest do Waszej dyspozycji: Ocal Siebie, tam możecie przesyłać pytania. I najłatwiej jest się też ze mną skontaktować przez Instagram, nawiasem mówiąc. Do usłyszenia.